Hej, witam Was na moim kanale ponownie i dzisiaj właśnie przyszedł ten dzień, w którym zapraszam Was na kolejny odcinek z serii minus 55% w Rossmanie. Postaram się, żeby ten odcinek był krótki, zwięzły i na temat. Bardzo dużą ilość kosmetyków pokazałam w poprzedniej edycji tej promocji, czyli w tej edycji wiosennej. Zastanawiałam się, czy robić kolejny odcinek, ale jednak tych kosmetyków pojawiło się troszeczkę więcej u mnie, więc zrobię mały update. A jeżeli Was interesują te poprzednie, to zapraszam Was tutaj, podlinkuję ten poprzedni odcinek. Zaczynamy po kolei i pierwszym oczywiście kosmetykiem to jest korektor. Niezmiennie, stale i niezmiennie i w tym poprzednim filmiku również on się pojawił, to jest Instant Anti-Age Eraser Eye od Maybelline. To jest już moje kolejne opakowanie, nowiutkie, jeszcze nie zaczęte. Przepięknie wyrównuje koloryt skóry. Nie podkreśla zmarszczek, nie roluje się, nic się nie zmienia w trakcie dnia w wyglądzie skóry i nie ciemnieje. To są jego chyba główne zalety. Ale jakże ważne, jeżeli chodzi o korektor pod oczy. Ten to mój numer jeden, a ten to mój numer dwa. Ja jego używam zamiennie z tym, natomiast wydaje mi się, że on będzie lepszy dla skór młodych, takich wiecie, które już nie mają, czy które jeszcze nie mają zbyt dużo zagłębień tutaj pod oczami, ponieważ on może właśnie je podkreślać, bo jest ta formuła troszeczkę bardziej sucha. Bardzo dobrze kryje. Kryje lepiej, moim zdaniem, niż ten Maybelline. I ten Maybelline super nadaje się do cer właśnie dojrzałych, a ten raczej do młodych. Jeżeli lubicie bawić się makijażem, jeżeli lubicie konturowanie jasnymi barwami, to ten z Lovely doskonale się do tego nada i świetnie sprawdza się do makijażu oka, zwanego cut crease. Bardzo ładnie właśnie odcina powiekę jasnym kolorem i zastyga, więc jeżeli lubicie makijaż i zabawę nim, to ten korektor musi wskoczyć do Waszej kosmetyczki. Moim ukochanym podkładem od dłuższego czasu jest Evelyn Liquid Control. Ja mam w odcieniu 030 Sand Beige. On jest bardzo dobrym podkładem. Przepięknie kryje, nie podkreśla żadnych nierówności, nie podkreśla suchych skórek, bardzo fajnie nawilża, równocześnie matując skórę. I jest takim, ja go nazywam takim cieniutkim podkładem. Ta warstwa jest tak cienka, tak niewidoczna na skórze. On się zachowuje jak druga skóra. I drugim podkładem, który uwielbiam, to jest BB krem z Bourjois Healthy Mix. Wybaczcie mi, ale po prostu diabeł ogonem nakrył. Przed chwilą się nim malowałam i po prostu gdzieś mi tutaj zniknął. Czy ja go wyniosłam? Nie mam pojęcia, szukałam w całym domu, nie mogę znaleźć. On się pewnie za chwilę, jutro, pojutrze znajdzie, natomiast dzisiaj nie mogę. Wstawię Wam tutaj zdjęcie i podlinkuję film, w którym go testowałam. Bardzo dobry podkład. Świetnie kryje, bardzo ładnie zachowuje się na skórze i tej dojrzałej również. To jest bardzo ważne, że on super wygląda właśnie na skórze dojrzałej. Takiej, która już jest odwodniona, takiej, gdzie niegdzie może pojawiają się zmarszczki i ten podkład właśnie ich nie podkreśla. Bardzo ładnie to wygląda, przepięknie rozświetla, przepięknie kryje. No super, bardzo fajny, naprawdę świetny podkład. Do cery suchej idealny, do cery tłustej i mieszanej mogą być problemy, trzeba dobrze przypudrować. Pudry. Pudry mam dwa i obydwa z serii Bourjois. Pierwszym z nich to jest puder sypki i to jest puder, który fajnie było, gdyby znalazł się w naszej łazience. Dlaczego? Ponieważ pudrów sypkich nie powinnyśmy przewozić, bo może się stać coś niedobrego, może się odkręcić, może się wysypać i w torebce karamba gotowa. Dlaczego ja lubię pudry sypkie? Ponieważ pudry sypkie utrzymują nasz makijaż przez większą część dnia. Więc taki puder powinien znaleźć się w naszej łazience i tam po prostu sobie zamieszkać i rano jak skończymy makijaż, takim pudrem omieść sobie twarz i on przez kilka godzin nam ten makijaż utrzyma. Jeżeli chcemy sobie poprawić makijaż w trakcie dnia, doskonałą opcją właśnie jest puder w kamieniu, puder prasowany. Z tym, że tutaj jest ten puder biały, transparentny, on nie ma koloru w ogóle, więc on będzie się nadawał do każdego typu kolorystycznego. On nie bieli twarzy, ale bardzo fajnie utrwala makijaż. Produktów do konturowania twarzy, czyli bronzerów, rozświetlaczy i róży mam najmniej. Mam tylko jeden produkt z Rimla.
To jest paletka do konturowania 002 Coral Glow. Ja już o niej opowiadałam, dlatego że jest po prostu tego warta. Jeżeli chcecie postawić na jeden naprawdę dobry i taki uniwersalny produkt do policzków, to ten Wam naprawdę polecam. On się sprawdzi. Praktycznie jest dedykowany chyba każdemu typowi kolorystycznemu. Ostatnio byłam na evencie takim makijażowym, gdzie malowałyśmy bardzo dużo pań i ta paletka to był hicior. Ona wędrowała z rąk do rąk, sprawdzała się praktycznie przy każdym makijażu. Więc Rimmel 002 Coral Glow. Mam jeden produkt do oczu, z którym ostatnio bardzo się polubiłam i jest to Max Factor Baza pod cienie. Jeżeli znacie tą bazę do brokatów z NYXa, to jest coś podobnego. Natomiast to ma aplikator, co mi bardzo odpowiada i trochę szybciej jakby tężeje, szybciej zastyga na powiece. Ma aplikator i w cudowny sposób i szybciutki sposób mogę rozprowadzić ten produkt po powiece. Nie muszę robić tego palcem, co w tym NYXie bardzo mi przeszkadza. Więc to jest jego jedna z podstawowych zalet. A poza tym przepięknie utrzymuje cienie, podbija kolorystykę. No i te cienie błyszczące właśnie świetnie wyglądają na tej bazie. Więc jeżeli macie tłustą powiekę lub Wasza powieka nie utrzymuje cieni, to Max Factor jak najbardziej Wam się sprawdzi. I jeżeli chodzi o cienie, to nie zmieniłam zdania. W dalszym ciągu uważam, że te z Bourjois to jest naprawdę bardzo dobry wybór. To jest paletka, z którą większość z nas powinna sobie poradzić, jeżeli chodzi o makijaż oka, ponieważ tutaj są tylko trzy odcienie. Jest jasny, pośredni, no i ten najciemniejszy. Jest rozświetlacz, którego w zasadzie nie polecam, ponieważ ma drobinki, takie dość mocno widoczne drobinki, więc w makijażu dziennym może się to nie obronić. Natomiast cała reszta jest jak najbardziej super uniwersalna i dzienna. Ta paletka to jest numer 12 i ją polecam bardzo, bardzo właśnie w makijażu dziennym. Fajną nowością, która pojawiła się w szafie Rimmel, to jest liner, który nazywa się Wonder Swipe. I to jest liner, który może się przeobrazić w cień do powiek. Jest ich bardzo dużo kolorów. Ja mam akurat nie w kolorze złotym, ale jest i srebro, jest i granat, jest i niebieski, jest różowy, są szarości. Jest naprawdę ich bardzo, bardzo dużo, ale to, co je wyróżnia, to jest to, że one przepięknie błyszczą. To jest, słuchajcie, taka migocząca tafla, która może się znaleźć na całej Waszej powiece i przeobrazić Wasz makijaż w cudowną wieczorową wersję. Może rozświetlić tylko środek powieki, może rozświetlić wewnętrzny kącik. Naprawdę tutaj możliwości są nieograniczone. Bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi właśnie o makijaż imprezowy, wieczorowy albo karnawałowy. Brwi. Ja pozostaję niezmienna. Max Factor Brow Shaper to jest mój ulubiony produkt. Nie znalazłam w Rossmanie niczego lepszego, co sprawdziłoby mi się bardziej niż właśnie ta kredka. Z jednej strony bardzo precyzyjna kredka, nie potrzebuje żadnej temperówki, ponieważ ona jest tak cienka, że w doskonały sposób podkreśla kształt brwi. Z drugiej strony grzebyczek, który rozczesuje i wyczesuje nadmiar produktu, dzięki czemu ten kształt jest taki zblurowany, taki rozmyty. Tym wszystkim zaletom towarzyszy przepiękny brązowy kolor 30 Deep Brown. To jest dla mnie coś wspaniałego. Nie za chłodny, nie za ciepły, doskonały. I ja uwielbiam kreski. Po prostu je lubię je robić, lubię je mieć i lubię produkty do tworzenia tych kresek. Najbardziej sprawdzają mi się ostatnio pisaki. I tu mam dwa. Super Liner z L'Oreala. I on ma taką bardzo precyzyjną, cieniutką końcóweczkę i nią jestem w stanie zrobić kreskę z końcówką cieniutką jak igiełka. Drugim linerem to jest liner z Bourjois Eye Catching i to jest liner, którego końcówka już jest grubsza, ale dzięki temu szybciej mogę sobie zrobić grubszą kreskę, ponieważ tym linerem z L'Oreala
Zrobię sobie cieniutką taką bazową kreseczkę i żeby ją pogrubić, no muszę tutaj się trochę namachać. Ale to będzie liner idealny, ten z L'Oreala, właśnie dla osób, które lubią jedynie takie cienkie kreseczki tutaj w linii rzęs. To się sprawdzi idealnie. Wiem, że wiele moich koleżanek właśnie takie kreski nosi, więc jeżeli szukacie linera cienkiego, precyzyjnego, to Soul Couture z L'Oreala powinien Wam się sprawdzić. A jeżeli lubicie, tak jak ja, grubsze kreski, to ten z Bourjois Eye Catching, dzięki niemu ta kreska będzie tworzona szybciej. Jest jeden tusz do rzęs, który ostatnio bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczył. No i po prostu jestem jego fanką. Mówię o Bourjois Volume Reveal. To nie jest jakaś nowość, ten Volume Reveal już jest od jakiegoś czasu. To jest ten z lusterkiem tutaj, które no... Moim zdaniem mi osobiście do niczego się nie przyda. Wiem, że niektórym z Was ten gadżet się podoba. Mnie interesuje najbardziej formuła i to, czy ten tusz skleja, czy nie skleja, czy pogrubia, czy nie pogrubia, czy się osypuje. I tutaj w tym tuszu wszystko gra. Po pierwsze ma naturalną szczoteczkę i ja ogromnie właśnie już za to ten tusz lubię. Jest zwykła, najzwyklejsza, taka wiecie, tradycyjna, taka jak to kiedyś te tusze były i było ich najwięcej. Jest gęsta. Formuła tuszu jest w sam raz, nie za gęsta, nie za rzadka, nie oblepia rzęs, nie spływa z nich, nie kruszy się. Jest po prostu no dokładnie tak, jak chciałabym, żeby moje rzęsy wyglądały. Są wydłużone, rozdzielone, pogrubione. Może nie podkręcone, ale to z tym podkręceniem u mnie po prostu nie działa. Ten trik przy tuszach u mnie nie działa, ja muszę podkręcić zalotką. Ale oprócz tego w tym Volume Reveal z Bourjois wszystko się zgadza. I przeszłyśmy do pomadek. Jestem fanką pomadek i pomadek zawsze mam najwięcej we wszystkich kosmetyczkach i we wszystkich torebkach. Tym razem wybrałam 3, z czego jedna jest nowością dla mnie. Pierwsza to na pewno... Na moim kanale, jeżeli oglądacie, to wiecie, że jestem jej fanką. To jest Belle Hypoallergenic z tej serii metalicznej 03 odcień Moskow. To jest przepiękna czerwień metaliczna, bardzo trwała, bardzo komfortowa. Ja tą pomadkę kocham, jest ze mną zawsze, pasuje mi do wszystkiego i ja ją uwielbiam. Moją dzienną pomadką najczęściej ostatnio to jest Bourjois Rouge Velvet The Lipstick w odcieniu 02. To jest pomadka w klasycznym takim wydaniu. Ja o niej już opowiadałam. To jest klasyczny sztyft. Bardzo matowa, bardzo trwała, bardzo kremowa. I ten odcień 02 jest dla mnie takim idealnym odcieniem. Jeżeli mam mocno podkreślone oczy, to wtedy ta 02 jest idealna. Ostatnią pomadką i ostatnim już kosmetykiem w całym tym zestawieniu jest pomadka z Maybelline Superstay Matte Ink, której oczywiście nie mogło zabraknąć w moich zapasach pomadkowych, ponieważ już stała się kultowym kosmetykiem. I ja z wszystkimi tutaj informacjami na temat tej pomadki się zgadzam. Jest super trwała, ma świetny pigment, mocny i trwały, przepiękne kolory, wszystko tutaj gra, oprócz jednej rzeczy. Ja, jeżeli noszę trwałe pomadki, to pod tą pomadkę nakładam grubą warstwę nawilżenia, takiej jakiejś tłustej formuły, po to, żeby moje usta się nie odwodniły totalnie. I to mi się do tej pory sprawdzało. Natomiast w przypadku tej pomadki to się nie sprawdza w ogóle. Pomadka zostaje po prostu zjedzona, ona spływa, dziwnie się odkleja, gumuje się, coś się z nią w ogóle strasznego dzieje, więc takie moje tradycyjne nawilżenie taką gęstą formułą odpada. Tutaj jeżeli chcemy nawilżyć usta, to musi być to jakaś leciutka formuła, jakiś krem, a nic gęstego, to nie przejdzie. Ale trwałość do białego rana, przepiękne, nasycone kolory, ja mam w odcieniu 50 Voyager, idealny na jesień. I to już wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam zarekomendować, jeżeli chodzi o promocję minus 55% w Rossmanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam nieco pomoże w decyzji o doborze kosmetyków dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia! Dlaczego puder sypki? Ponieważ puder sypki o wiele dłużej utrzymuje nasz makijaż i on powinien się znaleźć w naszej łazience,
Nie mówię, że dokładnie ten, ale puder sypki. Akurat nie ja wybrałam ten, bo on się bardzo ładnie zachowuje na skórze. Jest go strasznie dużo, jest bardzo wydajny. No i ładnie utrzymuje nam cały makijaż przez większość... Przez większą część dnia. O, udało się!